Długi sierpniowy weekend na drogach. Niestety w Łodzi i w regionie nie było zbyt bezpiecznie. W czasie policyjnej akcji sierpień 2003 kilkuset policjantów biorących udział w akcji skontrolowało prawie 5 tysięcy pojazdów. Niestety, mimo apeli, mimo sankcji karnych i zabierania praw jazdy, nie zmniejsza się liczba tych, którzy wsiadają za kierownicę po wypiciu alkoholu. W czasie akcji, którą rozpoczęliśmy w czwartek, zakończyliśmy w niedzielę wieczorem, wyeliminowaliśmy z ruchu aż 29 nietrzeźwych kierujących pojazdami. Jest to przerażająca liczba. Każdy z nich mógł stać się potencjalnym sprawcą wypadku, ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci innych uczestników drogi. Funkcjonariusze zatrzymali prawie 70 praw jazdy, nałożyli prawie 1600 mandatów karnych. W 42 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Porównując wyniki kontroli z poprzednim przedłużonym weekendem w czerwcu, można stwierdzić, że sytuacja nieznacznie się poprawiła. Na drogach było mniej wypadków i kolizji. Zdecydowanie mniej było także ofiar śmiertelnych. Statystyki psuje jedynie liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Łódzka policja ujęła złodziei łańcuszków, którzy grasowali na terenie jednego z przystanków autobusowych. Do kobiety wsiadającej do autobusu na ulicy Kopcińskiego podbiegło dwóch młodych mężczyzn i zerwało jej z szyi złoty łańcuszek. Kobieta wraz z mężem i dzieckiem zrezygnowali z dalszej jazdy i powiadomili o zdarzeniu policję. Policjanci wraz z pokrzywdzoną penetrowali pobliski teren. Już po kilkunastu minutach został zatrzymany jeden ze sprawców. 21-latek przyznał się do kradzieży łańcuszka i dobrowolnie poddał się karze. W ręce policji wpadł niedługo drugi osobnik podejrzewany o kradzież łańcuszka. Następnego dnia został zatrzymany drugi sprawca. Policjanci prowadzący dochodzenie w tej sprawie podejrzewają, że obaj sprawcy mogli już wcześniej kraść w ten sposób łańcuszki kobietom oczekującym na autobus. Dlatego też wszystkie panie, które do tej pory nie zgłosiły tego faktu na policję, prosimy o kontakt z 6. Komisariatem Policji przy ulicy Wysokiej. Wyrok sądowy, jaki szybko otrzymał 21-latek, to 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata, dozór kuratora oraz 500 zł grzywny.